Dobra, otwórzmy, zaryzykujmy, no trudno. O! Ja witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Shepard, a to co widzicie to jest... Moi drodzy, kolejna mapa w serii, w grze Players Unknown's Battlegrounds. Jednej z najlepszych gier survivalowych TPP i FPP. I w tym momencie jest to oczywiście zamknięta beta na tej mapie. Można było ją uzyskać oczywiście klucze tej bety w parę dni temu. Nie wiem, czy chyba to, kiedy to oglądacie dalej można. Wystarczy sobie poszukać, także jakby ktoś chciał, to oczywiście zapraszam. Jest to mapa tropikalna, roboczo nazywana 4x4, bo ma jakby, nie wiem, nie mam pojęcia 4, dlaczego 4x4 tak naprawdę. Natomiast nazywa się Salvage i no jest to jak najbardziej tropikalna mapa. Z tego co widziałem u Sylwestra, jest to całkiem ciekawa mapa. Oczywiście też zapraszam do niego, jeżeli ktoś nie widział jeszcze u niego odcinka. I też zapraszam też do Hogatego, który również dzisiaj wydaje, albo może już wydał, czytał ten film. Chcieliśmy razem nagrać, natomiast jakby na tej close becie jest tylko i wyłącznie... po pierwsze jest to mała mapa, a po drugie na tej close becie jest tylko i wyłącznie tryb solo. Także niestety nic nie zrobię, nie mam pojęcia gdzie tu lecieć. Więc będziemy gdzieś tutaj próbować. Nie wiem, powiedzmy, polecimy sobie tutaj. Albo nie, jeszcze nie. Jeszcze poczekamy. Jeszcze poczekamy, ponieważ oczywiście to jest jakby jedna nagrywka. Jeszcze zobaczcie po prostu, jak ta mapa wygląda. Przede wszystkim pokazać wam skilla, zresztą jak zawsze wam nie pokażę. Nie no, oczywiście postaram się zrobić wszystko oczywiście, żeby tutaj cokolwiek ugrać. Natomiast tak, no jakby też to jest fajne w ogóle w tych wszystkich zamkniętych serwerach PUBG'a, to, że jakby mają, dostaje się tam jakby na samym starcie jakby te skrzynki, które są dostępne w oryginalnej grze, które też trzeba kupować za te BP pointy albo jakby otwierać za pomocą kluczy, które też są do zakupienia. I to jest też spoko właśnie na tych serwerach, dostaje się jakby to za darmo, w sensie, żeby sobie zobaczyć jak to wygląda, pootwierać parę skrzynek też za darmo, kupić sobie parę właśnie też z tych punktów BP, BP, Ultimate czy coś. Dobra, tam mamy jednego chłystka. My sobie zajmiemy tutaj, także zobaczymy co to będzie. Okej, okay. Na razie nie widzę nowych broni, także chyba to jest tylko i wyłącznie mapa, ponieważ pamiętam, że jak wychodziła Miramaga, to też na tej Miramadze był dostępny, rzecz jasna, były dostępne nowe broni już, jakie będą. Czy to się zmieniło trochę strzelanie, czy mi się tylko wydaje? Dobra, na razie nic tu nie ma, także w tych domkach. Może coś będzie, może nie. W sumie byłoby spoko, jakby tu, nie wiem, coś tak zaaranżować, bo tak, no, tak smutno, bieda. Podoba mi się to, że nie ma tu aż tylu budynków, co na Miramadze. Jest to dość fajne, fajnie się jakby to lutuje, z tego co, bo mówię, ja wszystkim to teraz z tego co widziałem u Sylwestra i z tego co ja sobie sam gdzieś tam przez chwilę czy poczytałem, czy się zapoznałem. Oczywiście, jak już powiedziałem, to jest beta testy, także wszelkie te bugi, jakie wystąpią, to jakby nie są totalnie zależne ode mnie. Znaczy, być może są zależne ode mnie, natomiast no, prędzej już bym jakby zwalał winę bardziej na to, że to jest test serwer. O, plecaczek, niżeli jak już mówiłem, jeżeli to moja wina. Mam nadzieję, że to jest optymalizacją, też nie jest źle. No, z tego co widzę, nie jest źle. Gramy już tutaj ładnie 3 minutki i stałe 60 klatek tutaj jest utrzymywane, także nice, nice. Ale jakby chciałbym gro może coś ten, nie? No naprawdę to mi... Żeby cokolwiek mieć po prostu na odległość. Dobra, pojedynczy tryb włączony. Bardziej się... Szkoda, że tego się nie da otwierać. No, do lutu, natomiast szczęścia w tym momencie nie za bardzo mamy. Także, no cóż. O, luneta dwójka. Luneta dwójka w tym momencie... O, ho. I to jest też fajna pomieszczonka. Bardzo mi się podoba ta pomieszczonka. Jeżeli ona będzie bez jakichkolwiek udziwnień w postaci okien, no to myślę, że będziemy mogli się śmiało zapoznać z tymi... O, ale tutaj ładny od razu zostawię. Okej, okay, dobra, nie, wiecie co, jednak fajnie. Jednak jest fajnie. Dobra.
Podoba mi się to. Na razie bardzo mi się podoba. Podoba mi się też ten las, od razu z tej perspektywy. Jezus, nie to chciałem. Z tej perspektywy już patrząc, że las mi się już podoba, który jest obok nas. Coś my znaleźli. Znaczy nie mam do tego, że absolutnie żadnego celowania. I na pewno nie będę zmieniał z M-ki z uwagi na to, że no lepiej mi się na dwójce będzie stanowczo lepiej strzelać tak niż inaczej. Mówię, podoba mi się ten las, bo tutaj w tym momencie już ubieranie się w ciemno, w sensie na ciemno, czyli tak jak powinno w sumie być, jest, ma już w tym momencie jakiś sens, a nie bezsensowna mi ramaga. Gdyby było tak, że w lobby możemy zmienić swój ubiór, no to okej, okay, no to mi ramaga jeszcze byłaby do przeżycia. Ale nie możemy. Okej, tu już musimy uważać. Także ja tu sobie dam tak na razie. Jesteśmy w strefie, co też mnie cieszy niezmiernie. Okej. Ja mam bandaży. Bandaży, 25, za dużo. Już nie podnosimy bandaży, już tylko odruchowo teraz mnie się podnoszę, także przepraszam za to. Miejmy nadzieję, że tutaj nie spotkamy żadnego niecnego człowieka, który będzie chciał odebrać nam siłą życie. Dobra. Okej. Okay. Mimo tego, że... O! Szum jakiś... Dobra, idziemy gdzieś tu? Gdzieś tam leciał... Dobra, miejmy nadzieję, że nic nie ten... Znaczy... Jest mamy problem ogólnie z tymi beta testami, ponieważ oczywiście nie jestem jedyną osobą, która oczywiście dorwała się do tego. Oczywiście wszystkie rubaszne grześki, czyli Hogaty i Sylo oczywiście mają do tego dostęp. I mówię, mankamentem w tym momencie tej zamkniętej bety jest niestety to, że ludzie tutaj strasznie teamują. Uwierzcie mi, nie jest prosto, znaczy nie jest trudno jakby się steamować. Bardzo łatwo można do tego doprowadzić. I jakby no teamowanie w tej grze jest w tym momencie już zakazane. Kiedyś nie było ono zakazane, można było tak robić, znaczy oficjalnie, że jasne, to było już takie bardziej, że no nie teamuje się. No bo nie, no jak z innymi ludźmi, innymi ziomkami przeciwko innym, no nie, to trzeba było być no jakimś głupkiem. No w tym momencie jakby, no, jest to już zakazane, za coś takiego może dostać bana, albo kika, nie wiem, albo bana jakiegoś tam okresowego, nie wiem, w każdym razie fala banów też poleciała kiedyś za teamowanie. Teamowanie jest mega słabą opcją, mega, nie lubię ludzi, którzy się teamują. Szczerze się przyznam, że kiedy było to jakby dozwolone, czy jakby nie było nad tym żadnej jakiejś takiej, nie było sprawowana żadna taka jakaś piecza, to oczywiście i rzecz jasna, spróbowałem sobie, jak to mniej więcej wygląda. Nie będę już mówił z kim, bo to jest jakby, niech tutaj w razie gdybym ja dostał bana, to żeby inni przeze mnie nie cierpieli. W każdym razie spróbowałem czegoś takiego i uwierzcie, że naprawdę bardzo łatwo jest się steamować i bardzo łatwo sobie wywołać swojego teammate'a. Tak to be honest. Także jest to strasznie mega ultra słabe. Miejmy nadzieję, że ta fala albo powinni dodać tutaj, nie wiem, duo, albo nie wiem co, żeby tutaj po prostu zaczęło to jak normalnie działać. I zmienić w końcu w polskiej wersji, to nie jest do strzelb, tylko na amunicję kar i Winchester. Ja pinkole. Dobra, oczywiście idziemy sobie dalej. O, widzę, że w ogóle nowe wzory jakby bagoszów. No na razie tyle z nowości, można powiedzieć. Do snajperek! Nie, stop, bo potem będzie, komentarze będą potem. Rivertown, nie chciałem iść do Rivertown. Chcemy iść tu, albo poczekamy sobie jednak przez chwilkę tylko, aż się tutaj zamknie nam ładnie strefa. Strasznie mała jest ta mapa. Teraz tak patrzę, absolutnie jest malutka.
A, bo to jest 4... Okej, okay, już wiem dlaczego 4 na 4, bo 4 km na 4 km. W sensie, teraz mi się przypomniało, że kiedyś już ktoś to tłumaczył. No dopiero teraz sobie przypomniałem. Warto sobie odejść mimo wszystko jednak troszkę od ściany, bo... No, to nigdy nie wiadomo. Okej. Okay. O. Dobra, tu mnie... Dobra. Gdzie mamy? Jesteśmy cały czas w strefie. Nie jest zbyt dobrze. W takim razie... Dobra, poczekajmy, aż nam się tutaj ładnie przeleci to gumbienko. Dobra. Czy może tam mamy jakiegoś pana, gdzieś coś? Znaczy, w tym momencie jakby ja też widzę jakby... Ja wiem o tym, że ta mapa była... Prace nad nim już trwały ho, ho, ho i trochę jeszcze. No, ona była zapowiedziana z tego, co mi się kojarzy. Jeszcze wtedy, kiedy Miramaga była robiona, kiedy ona wyszła, już była od razu zapowiedziana ta mapa. Znaczy, miała być w ogóle śnieżna, okazuje się, że jest tropikalna. Nie wiem, na ile w tym prawdy. W każdym razie, rzecz jasna. No. Czy my chcemy iść do Rivertown? Chyba nie chcemy, wiecie? Chyba nie chcemy iść do Rivertown. Albo może w sumie już tam walić. Ważne, żeby po prostu tutaj jakby pokazać wam, jak wygląda mniej więcej ta mapa. Także 4 km na 4 km, malutka mapa na 100 osób. No Fortnite, no przepraszam, właśnie to chciałem do tego nawiązać, że widzę też duże jakby trochę wpływy. Nie wiem, na ile to jest też jakby mój osąd, a na ile to jest faktycznie taka prawda, że po prostu pomyśleli sobie, zrobimy sobie fajną mapę. O, na przykład tej ściany nie ma, tak nie powinno być. Chyba. Że jak tak, to brzydka jest w takim razie. No, tu już ktoś umarł. Niezbyt dobrze to świadczy. O tym miejscu. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy... Aha. To nieźle. Dobra, pamiętam jeszcze ogólnie czasy, kiedy łódki... Kiedy w wodzie nie można było ci nic zrobić. Także OP było wchodzenie do tej wody. Ale my zbierzamy ku środku strefy, żeby może mieć łatwiej. Dobra, wejdźmy tu. Może tutaj... Okej. O, ósemeczka, proszę bardzo. O wiele lepsze celowanie, myślę, na kara. Okej, ale mam ładny ten zestaw, no. Super jest. Gdyby tak było w normalnym pługu. O. O, nie, to już na blisko. Michał, co ty robisz? Przede wszystkim, jak mówię, przeżyć, które wam pokazać. Też mówię, ja jestem świeżo, jakby wróciłem po świętach. Tak, te wszystkie filmy, które widzieliście do tej pory, były nagrywane naprzód. Dobra, otwórzmy, zaryzykujmy, no trudno. O! Oj, no co to było? No ile ramu wziąłem tego, bo to ha, bo ty się nie rozlewa jeszcze krew. Dobra, ile ramu wziąłem? 15 życia! No niestety, moi drodzy, ja też nie jestem w stanie jakby nic więcej zrobić na tych beta testach. Z uwagi na to, że bardzo możliwe, wręcz jestem przekonany, co do tego, że są tu mega ultra lagi. Także, no cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jakby przede wszystkim chodziło mi to, żeby zaprezentować się znaczy prezentować nie się, tylko właśnie tę mapę, jaką jest Salvage. Nowa mapa 4x4. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Ogólnie, jakby wstępnie, jeżeli mogę coś ocenić, to moim zdaniem jest to spoko mapa. Podoba mi się, na razie. Nie mam z nią żadnego problemu, tylko mówię, zamknięte, closed beta testy. W tym momencie, no gość, jakby, no nie wiedziałem, czy gościa trafiam, czy może nie trafiam, coś poprawić. No niestety, zamknięte beta testy do tego, co są do tego. Przede wszystkim, jak powiedziałem, chciałem pokazać. I to jakby jest przede wszystkim najważniejszy punkt. 26 miejsce. Oczywiście nie liczy się do rankingu, także można sobie tutaj też troszkę poćwiczyć. A tymczasem, moi drodzy, wam bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną. Jeżeli oczywiście wam się spodobała mapa, tak samo jak mi, albo jeżeli oczywiście ogólnie odcinek wam się spodobał, to zapraszam do łapkowania w górę. Jeżeli nie, to zapraszam do łapkowania w dół. Dajcie znać w komentarzach, co oczywiście myślicie o tej mapie. A ja się z wami żegnam, ja wiem, trzeba, do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa, pa!